Przygotowałam na dziś trzy patenty na recyklingowe przedmioty około sprzątaniowe. Szklane butelki na własne środki czystości, czym zastąpić papierowe ręczniki w kuchni oraz czym zastąpić szmatkę z mikrofibry, która wcale ekologiczna nie jest. Wiem, że dla niektórych rzeczy pokazane w filmie nie są pewnie odkryciem, ale myślę, że kogoś zainspirują. Nie ma sensu wycinać lasów na papierowe ręczniki, używane tak chętnie w polskich domach. Ja od dłuższego czasu używam wielorazowych szmatek. Na filmie wycinam je ze starego prześcieradła. Szmatki wkładam do słoika i tak sobie stoją na blacie i czekają na swoją kolej. Używam ich jak ręczników papierowych. Jeśli jakaś jest bardzo zabrudzona, to przed wrzuceniem jej do kosza na pranie przepłukuję ją wodą. Szmatek nawet nie trzeba oprzywać. Pewnie zależy to też od rodzaju użytego materiału. Po lewej stronie nowa szmatka, po prawej kilkumiesięczna, z tego samego materiału, prana wielokrotnie. Jakiś czas temu szukałam szklanej butelki do własnych środków czystości. Plastiki niestety szybko się zużywają, na przykład poprzez wlanie do nich gorącego octu. Szklane butelki o większych pojemnościach dostępne były jedynie na AliExpress. Oczywiście ich nie zamówiłam. I dobrze, bo potem znalazłam kilka butelek szklanych z uniwersalnym gwintem, do których pasuje klasyczny atomizer. Taki jak na przykład w płynie do mycia szyb. Wystarczy pozbyć się etykiety. W tym celu trzeba zamoczyć butelkę w wodzie, najlepiej na noc. Rano większość etykiety powinna zejść bez trudu. Niedobitki ścieram szczoteczką, a pozostałości po kleju zmywam olejem, na przykład słonecznikowym. Teraz wystarczy wkręcić atomizer i mamy praktycznie nieśmiertelną butelkę. Przynajmniej do czasu potłuczenia. Trzeci tip to polerowanie okien czarno-białą gazetą. Mikrofibra nie jest ekologicznym materiałem. Podczas prania gubi setki tysięcy plastikowych mikrowłókien, które przedostają się do środowiska wodnego. Odsyłam do mojego filmu o mikrowłóknach. Gazeta działa całkiem nieźle. Trzeba jej użyć na samym końcu. Jeśli okno jest bardzo brudne, trzeba wcześniej umyć je wstępnie bawełnianą szmatką. W każdym razie gazeta spełnia moje oczekiwania wizualne, jeśli chodzi o brak smug. Polecam spróbować. To już wszystkie patenty. Dajcie znać, czy o którymś słyszeliście, bądź czy macie do polecenia coś lepszego. Dziękuję za uwagę, poświęcony czas i subskrypcję. Do następnego, pa!